Szanowni Państwo, w tym roku mija ćwierćwiecze od czasu beatyfikacji lwóweckiego proboszcza księdza Włodzimierza Laskowskiego. Pozwólcie, że w niniejszym filmie przyjrzymy się tej postaci, która zapisała się w historii naszego miasta i nie tylko. Włodzimierz Laskowski urodził się 30 stycznia 1886 roku w Rogoźnie w powiecie obornickim. Był synem Stanisława i Klementyny z Głowińskich. Jego rodzice pobrali się 28 stycznia 1879 roku w kościele świętego Marcina w Poznaniu. Mieli 5 dzieci, to jest Marię, Zygmunta, Franciszkę Zofię, Włodzimierza i Jana. Ojciec Włodzimierza, Stanisław Laskowski, pracował jako profesor gimnazjalny. Był człowiekiem dobrze wykształconym. Studiował w Berlinie. Powróciwszy w rodzinne strony, najpierw pracował w Królewskim Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. Później przeniósł się do Poznania, gdzie został nauczycielem pomocniczym w Gimnazjum Świętej Marii Magdaleny. Następnie podjął pracę w Królewskim Gimnazjum Realnym w Rawiczu, a w 1886 roku, w roku urodzenia Włodzimierza, przeniósł się do Rogoźna. Wykładał religię, rachunki, rysunki i przyrodę dla starszych klas, a w klasach niższych uczył łaciny, historii, geografii oraz języków polskiego i francuskiego. W szkolnictwie pracował do co najmniej 1908 roku, będąc przez te lata poddany szykanom, gdyż na przykład nie mógł należeć do polskich towarzystw. Niestety nie zachowało się wiele informacji na temat matki księdza Włodzimierza Laskowskiego. Zważywszy na sporą gromadkę dzieci, możemy domniemywać, iż zajmowała się wyłącznie gospodarstwem domowym. Niewiele niestety wiemy na temat atmosfery rodzinnej i losów rodziny do 1918 roku. Na pewno jednak możemy przyjąć, że ksiądz Włodzimierz Laskowski był człowiekiem rodzinnym. Świadczyć o tym może fakt, iż wraz z nim na plebanii we Lwówku mieszkali jego matka, siostra Franciszka Zofia oraz najmłodszy brat Jan. Przyszły błogosławiony kościoła chrzest święty przyjął 15 lutego 1886 roku w kościele parafialnym świętego Wita w Rogoźnie, gdzie otrzymał imię Jan. Używał jednak imienia Włodzimierz, gdyż jego młodszy brat również nosił imię Jan. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Rogoźnie. Ukończył ją po 8 latach. Następnie kontynuował naukę w gimnazjum w Rogoźnie, w tym samym, w którym wykładał jego ojciec. W tej szkole uczyła się młodzież nie tylko z okolic, ale i z całego księstwa poznańskiego. Naukę zakończył świadectwem dojrzałości, które otrzymał 25 lutego 1904 roku. Oceny miał dobre. Po maturze postanowił studiować. Wybrał studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam studiował przez kilka miesięcy, po czym przeniósł się na Uniwersytet w Lipsku na ten sam kierunek. W 1905 roku powrócił jednak do Wrocławia, ale następnego roku został urlopowany. Później przeniósł się do Greifswaldu, gdzie kontynuował naukę w latach 1907-1909. Studiów jednak nie ukończył. W 1910 roku, w wieku 24 lat, Włodzimierz postanowił zapisać się do seminarium duchownego w Poznaniu. Niestety nie znamy szczegółów jego decyzji, ani kiedy pojawiło się u niego powołanie kapłańskie. Faktem jest jednak duży wpływ na Włodzimierza jego wujka, księdza doktora Kazimierza Głowińskiego, wieloletniego proboszcza parafii Żegocin. W 1912 roku przyjął niższe święcenia z rąk księdza arcybiskupa Edwarda Likowskiego.
Po zdaniu egzaminów z prawa kanonicznego i teologii przed konsystorzem generalnym w Gnieźnie został wyświęcony na kapłana ponownie z rąk arcybiskupa Likowskiego. Było to 1 marca 1914 roku. Pierwszą placówką księdza Włodzimierza była parafia świętego Idziego w Modrzu, w dawnym dekanacie bukowskim. Pracował tam do początku 1915 roku. Wtedy to został powołany na trzeciego wikariusza w parafii świętego Stanisława biskupa i męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Po półtorarocznej posłudze władze kościelne przeniosły go do parafii świętego Marcina w Poznaniu. W tym okresie, a dokładniej 24 października 1916 roku, zdał kolejny egzamin wikariuszowski. 1 stycznia 1917 roku ksiądz Włodzimierz Laskowski został powołany na sekretarza generalnego Związku Towarzystw Dobroczynnych Caritas, który założony został przez kardynała Edmunda Dalbora. W tym awansie należy upatrywać wysokich kompetencji organizacyjnych młodego księdza. Był bardzo aktywny i skuteczny w działaniu. Opiekował się ochronkami dla dzieci. Udało mu się również w pierwszym roku pracy podwoić liczbę członków Caritasu. W 1919 roku został nawet opiekunem prawnym trojga dzieci: Marii, Heleny i Kazimierza Szwarców, których rodzice zmarli na trichinozę. 12 grudnia 1923 roku ksiądz Włodzimierz Laskowski został prokuratorem w arcybiskupim seminarium duchownym w Poznaniu, a także rozpoczął pracę w kurii biskupiej. Jego proboszcz z parafii świętego Marcina, ksiądz Majer, wystawił mu świetną opinię jako kapłanowi. Po 13 latach wikariatu ksiądz Włodzimierz został wyznaczony jako jeden z trzech kandydatów na stanowisko proboszcza we Lwówku. Wyboru dokonał kolator kościoła lwóweckiego hrabia Stanisław Kosz-Bokułącki. 20 grudnia 1927 roku odbyło się wprowadzenie nowego proboszcza na urząd w obecności kolatora, księdza dziekana Józefa Śmietany z Brodów, poprzedniego proboszcza księdza Stanisława Butaszewskiego oraz członków rady parafialnej, do której należeli: Wolski, Mitręga, Chwalisz, Kobyłka, Rębacz, Lisek, Szedler, Stawiński i Wojtasik. Po przyjęciu urzędu okazało się, że jedną z naglących potrzeb jest budowa nowego budynku probostwa. Zabrał się zatem do pracy. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Dzięki ofiarności miejscowego społeczeństwa i dzięki patronatowi Stanisława Kosz-Bokułąckiego udało się postawić nowy budynek probostwa już w 1929 roku. Obowiązków księdzu Włodzimierzowi ciągle przybywało, gdyż 30 marca 1930 roku został mianowany dziekanem dekanatu lwoweckiego. Nominacji tej udzielił mu sam prymas kardynał August Chlond. Ponadto 5 lutego 1930 roku ksiądz Laskowski został wybrany przez Radę Miejską we Lwówku na członka Miejskiej Rady Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Lwówka. W latach 30. XX wieku bardzo prężnie działały stowarzyszenia przykościelne, takie jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, Katolickie Stowarzyszenie Mężów czy Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus oraz Dzieci Maryi. W parafii działało Bractwo Świętej Trójcy, istniał także chór kościelny, ponadto prężnie działała Akcja Katolicka, której prezesem był Stanisław Kosz-Bokułącki. Ksiądz Włodzimierz Laskowski miał kłopoty ze zdrowiem, jak wspominała Maria Mitręga, dawna mieszkanka Lwówka. To, że chorował na serce, związane było z jego dość porywczym charakterem. Bardzo często unosił się gniewem, co na pewno dobrze nie wpływało na jego zdrowie. Potrafił się jednak przyznać do błędu i przeprosić. Ksiądz Włodzimierz był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu, co było dla niego inspiracją, aby w dniach
14-16 września 1934 roku zorganizować dekanalny kongres eucharystyczny we Lwówku. Na wydarzenie przybyli prymas Polski kardynał August Chlot oraz biskup Walenty Dymek. Przesłaniem kongresu było rozpropagowanie wśród wiernych czci do Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie i ukazania czci dla znaku Chrystusa, to jest Krzyża Świętego. Przez następne lata, aż do 1939 roku, praca księdza Laskowskiego w parafii lwóweckiej owocowała wiele wydarzeń religijnych, jednak to kongres eucharystyczny odbił się największym echem w całej archidiecezji. Ksiądz Włodzimierz czynnie uczestniczył w działalności licznych lwóweckich stowarzyszeń, takich jak Bractwo Kurkowe, Towarzystwo Przemysłowców, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół czy Towarzystwo Powstańców i Wojaków. W 1937 roku został wybrany przewodniczącym Funduszu Obrony Narodowej na miasto i gminę Lwówek. Rok później wziął udział w 34. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie. Ksiądz Włodzimierz odbywał urlop wypoczynkowy od 7 sierpnia 1939 roku. Chwilę przed wybuchem wojny postanowił wywieźć cenne monstrancje i kielichy ze lwóweckiego kościoła do Poznania, do księdza prałata Narcyza Płuca, który zakopał je na poznańskiej skałce. Aresztowanie proboszcza nastąpiło 15 maja 1940 roku. Świadkiem tego wydarzenia była Zofia Bąbelek ze Lwówka, która tak to wspominała. Stałam na progu domu vis-a-vis kościoła, kiedy przed kościół podjechała powózka ze stadniny koni w Posadowie. Siedzieli w niej dwaj gestapowcy, koniuszy i pan Jan Mroczkiewicz, właściciel młyna we Lwówku, też aresztowany. Jeden z gestapowców podszedł na plebanie. Po pewnym czasie wrócił do powozu, prowadząc pod bronią księdza diekana Laskowskiego i księdza wikariusza Józefa Góreckiego. Ksiądz Laskowski, zanim wsiadł do powozu, stanął i błogosławił kościół i miasteczko. Diekan Laskowski wraz z innymi aresztantami został przewieziony do okrytego złą sławą Fortu VII w Poznaniu. Tam przybywał kilka dni, gdzie poddany został okrutnemu traktowaniu. 24 maja 1940 roku przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau w niemieckiej Bawarii. Transport do obozu odbywał się w nieludzkich warunkach, dlatego niektórzy nie doczekali przyjazdu do miejsca przeznaczenia. W niemieckim obozie otrzymał numer 11160. Jeden z towarzyszy niedoli księdza Laskowskiego, ksiądz Zygmunt Ogrodowski, wspominał, że SS-mani za byle jakie wykroczenie zmuszali go do wykonywania przysiadów, które dawały się we znaki jego choremu sercu. Ale mimo tych szykan i doznanych krzywd potrafił podtrzymać na duchu i w dobrej wierze swoich współbraci. 2 sierpnia 1940 roku zorganizowano transport księży, zwłaszcza z diecezji poznańskiej, do kolejnego obozu koncentracyjnego w Gusen w Austrii. Jak się miało okazać, warunki w tym obozie były zdecydowanie cięższe, gdyż głównym zajęciem więźniów była mordercza i wyniszczająca praca w kamieniołomach. Warto podkreślić, że ksiądz Laskowski miał okazję pozostać w Dachau, co zaproponował mu blokowy o imieniu Willi. Jednak postanowił solidaryzować się z dolą innych kapłanów. Ta decyzja zaważyła jednak na jego losie, gdyż była praktycznie równoznaczna z wyrokiem śmierci. W obozie koncentracyjnym Gusen większość kapo stanowili bezlitośni przestępcy. Fakt bycia księdzem spotykał się wśród nich ze szczególnym okrucieństwem. Ksiądz Włodzimierz Laskowski był tam wyjątkowo poniżany i bity. Kopano go po twarzy i skakano po nim. Gdy stracił przytomność, pozostali księża próbowali zanieść go do szpitala obozowego. Tam zobaczył ich inny kapo, który kazał księdzu Laskowskiemu iść o własnych siłach. Gdy okazało się to niemożliwe, zaczął bić go drewnianym kołkiem.
Tak zmasakrowany człowiek został przeniesiony do szpitala, jednak tam nie zgodził się na jego przyjęcie kapo szpitalne. Ponownie został pobity przez oprawców. Ksiądz Laskowski odzyskał jeszcze na chwilę świadomość i zaczął się modlić, a towarzyszący mu ksiądz Władysław Kawski udzielił umierającemu absolucji. Podczas apelu ksiądz Laskowski leżał nieprzytomny na placu obozowym. Ksiądz Ogrodowski, świadek tamtych wydarzeń, tak opisał ostatnie jego chwile życia. Dziś jeszcze mam przed oczyma ten straszny widok. Ksiądz Laskowski, nieprzytomny, leży na kamieniach. Okrwawiony, opuchnięty, z wykrzywioną od kopania twarzą i majaczy. Co chwila z jego ust wydobywają się westchnienia. O Jezu, Jezu! Drażniło to jeszcze jednego z członków SS, który podszedł do leżącego nieprzytomnego księdza Laskowskiego i z miną bohatera nowymi kopniakami ukoronował szatańskie dzieło. Po tych wydarzeniach przeniesiono księdza Włodzimierza do szpitala, gdzie dokonał żywota. Było to 8 sierpnia 1940 roku o godzinie 13:15. Męczeńska śmierć lwóweckiego dziekana rozniosła się szerokim echem wśród osadzonych nie tylko w samym Guzen. Współwięźniowie mieli przekonanie, że zmarł święty kapłan, który wierność Chrystusowi przypłacił życiem. Wierni ze Lwówka o śmierci swojego proboszcza dowiedzieli się dopiero po wojnie. Tę straszną wieść przyniósł ocaleniec z Dachau, organista lwówecki Józef Pęc. W niedzielę 13 czerwca 1999 roku na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się msza beatyfikacyjna 108 męczenników z okresu II wojny światowej. Jednym z nich był właśnie lwówecki dziekan ksiądz Włodzimierz Laskowski. Mszę świętą odprawił papież Jan Paweł II. Wśród około miliona zgromadzonych wiernych znaleźli się także pielgrzymi ze Lwówka. Z inicjatywy ówczesnego proboszcza lwóweckiego księdza Ekspedyta Błaszczyka 5 września 1999 roku wyprawiono uroczystość dziękczynną za dar błogosławionego księdza Włodzimierza Laskowskiego. W tym podniosłym dniu dla parafii lwóweckiej uczestniczył ksiądz biskup Grzegorz Balcerek, a także liczne duchowieństwo z diecezji poznańskiej. Podkreślano wówczas zasługi błogosławionego i jego naśladowania godne zachowanie. Ponadto otwarto wystawę pamiątek, poświęcono dzwon upamiętniający beatyfikację, odsłonięto pomnik oraz tablicę pamiątkową na budynku plebanii.